Siemanko, w tym odcinku przedstawię Wam plugin, o tym wczoraj mówiłem. I jest to plugin na szybsze piecyki. Jest piecyk, który szybciej przepala. Ja Wam pokażę komendy. Komenda jest fast furnace, albo w skrócie ukośnik FF. To jest to samo. Komend jest mało dostępnych, bo to nie są potrzebne komendy. Mamy help, czyli to samo. Mamy reload. I komenda reload przeładowuje nazwę piecyka, opis piecyka, właśnie tę pomoc, tu właśnie widzicie na ekranie, o tą pomoc właśnie przeładowuje też, oraz jeszcze ilość przedmiotów potrzebnych do stworzenia tego piecyka. Teraz Wam pokażę domyślny crafting. Tutaj potrzeba jeden przedmiot wszędzie postawić w moim craftingu, ale możecie zmienić crafting i możecie zmienić ilość przedmiotów wymaganych, że trzeba dać po kilka przedmiotów, a nie tylko po jednym. I otrzymuję taki jeden piecyk. Sobie skopiuję ich trochę. Jak zniszczymy ten piecyk na game modzie, to nic się nie dzieje. W sensie, no dzieje się, ale nic nie wypada. A jak zniszczymy go bez game moda, to wtedy otrzymujemy z powrotem właśnie ten piecyk. Teraz Wam pokażę, jak wygląda przypalanie. Będę sobie gdzie węgiel jeszcze. Jak znajdę węgiel. Tutaj, o tak, jest tutaj. Jak widzicie, jak włożę kobla, to teraz jest ustawiony, że około 2 razy szybciej przepala niż zwykły piecyk. Jest to trochę mniej niż 2 razy szybciej, ale prawie 2 razy szybciej. Tą prędkość możecie oczywiście sobie zmienić w konfigu. Ona też się przeoliwuje po wpisaniu tej komendy reload. Więc nie musicie czytać serwera, ani reloadować serwera. Tylko w przypadku zmiany craftingu, w sensie przedmiotów wymaganych. Wtedy musi zostać cały plugin, aby przeładowany, a nie tylko config. I ten piecyk szybki ma troszeczkę większe spalanie niż zwykły piecyk. W normalnym piecyku na jednym kawałku węgla przepalilibyśmy 8 kawałków kobla. Tutaj jest, ma większe spalanie ten piecyk i nie zdążył, jak widać, 8 kawałka przepalić. Teraz tutaj pokażę Wam dwa piecyki. Mam ten szybki piecyk i mam zwykły piecyk. Włożę trochę kobla, dam po 16, czyli po 8 na każdy piecyk. Widzicie, tutaj przepalił jeden kawałek, a tu dopiero pierwszy kawałek przepala zwykły piecyk. Jak tu będzie przepalony jeden kawałek, to tu mamy przepalone 2 kawałki już. I właśnie tą prędkość możecie ustawić sobie w konfigu. Jak to ustawić, to za chwilę pokażę w konfigu. Tutaj się Wam pokażę, jak to przepala się. Widzicie, tu zostało jeszcze dużo paliwa. Tu się kończy paliwo. I tu już 5 kawałków. Tu są 3, a tu jest 6. Jeśli zobaczycie, że tutaj... Nie wiem, czy będę pokazał całe to przepalanie się, bo zwykły piecyk przepala 10 sekund jeden kawałek. Ale tutaj będzie służyć tylko jeden węgiel na 8 kawałków. A tutaj musiał zużyć obydwa węgle, żeby zużyć na przepalenie 8 kawałków. I gdy skończy przepalanie, to ten ogień, który został jakby, spada z normalną prędkością, a nie tą przyspieszoną. Dopiero gdy przepala coś, wtedy to się zużywa szybciej. Jak jest nic nie przepalane, to wtedy to spada powoli, tak jak w zwykłym piecyku. Widzicie, tutaj przepala teraz ostatni kawałek i ten piecyk da radę przepalić to wszystko na jednym węglu. Tamten przepala szybciej, ale zużywa właśnie więcej materiału. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Oczywiście jak zmienimy prędkość przepalania, to też będzie szybciej, bo wolniej się zużywał materiał. Czyli będzie tak mniej więcej, że jeden kawałek nad węgla to będzie 8 tych, ale jak szybciej przepala, to szybciej się zużywa, wolniej przepala, to wolniej się zużywa. No i tu więcej pokazania nic nie mam już w Minecrafcie. Teraz Wam pokażę nie crafting, tylko config, bo crafting już widzieliście. Tak wygląda dostępny config. Tutaj mamy tą prędkość przepalania. 6 to jest właśnie to prawie 2 razy szybciej. Jak ustawicie mniej, na przykład 4, 5, to będzie jest szybciej niż zwykły piecyk, ale wolniej niż 2 razy szybciej. Jeśli jest 0, to wtedy będzie taka sama prędkość jak zwykłego piecyka. Jak dacie ujemne wartości, to wtedy ten szybki piecyk będzie przepalał wolniej od zwykłego piecyka. I oczywiście możecie dać jeszcze większe wartości od 6. Każda większa wartość będzie jeszcze szybciej,
Więc może przepaść taki bicykl nawet 20 razy szybciej od tego bicyka. Wszystko zależy od tego, jak skonfigurujecie tą prędkość. To mamy właśnie to pomoc, czyli to, co na czacie widzicie. Po prostu możecie ustawić sobie na inne wiadomości, jak macie tą potrzebę. Ja sobie takie domyślne, czyli właśnie dwie dostępne komendy. To mamy opis piecyka. To też możecie zmienić sobie na dowolny opis, jak wszystko. Jeszcze tutaj miałem przewinięte. Tu jest nazwa piecyka. Tutaj możecie wszystko zmieniać, jak to w konfigu, bo to jest config, aby to zmieniać. No i tam mamy crafting, mamy po kolei tam każde okienko craftingu, od lewego górnego do prawego dolnego. Podajemy tutaj materiał i podajemy ilość materiału. I w ten sposób się właśnie zmienia crafting. Jak mówiłem wcześniej, możecie zmienić ilość tych materiałów i przeładować tylko właśnie config, tą komendą, która jest dostępna właśnie tą. Ale jeżeli zmienicie materiał, to musicie albo przeładować cały serwer tą właśnie reload komendą, albo zresetować serwer, bo plugin musi się od nowa uruchomić, aby zmienić crafting. No i to jest wszystko, co mogę wam przedstawić w tym pluginie. Link do obejrzenia dam wam za 25 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.